Słuchajcie, popatrzcie się tam i pomachajcie im, tylko powoli. No dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, przystąpiłem do pracy nad przygotowaniem projektu budżetu miasta na rok przyszły, czyli rok 2016. I w ramach konsultacji z mieszkańcami wybieramy te inwestycje i te przedsięwzięcia, które chcemy realizować w roku przyszłym. Ale w budżecie, żeby pieniądze mogły się znaleźć zarówno na remonty dróg, szkół, przedszkoli, chodników i te wszystkie zadania, o które wnioskują mieszkańcy, musimy szukać oszczędności we wszystkich dziedzinach, które dotyczą funkcjonowania miasta, czyli w administracji, funkcjonowaniu szkół, przedszkoli, funkcjonowaniu różnych zespołów, które podlegają miastu, czyli jest to Miejskie Centrum Kultury, reorganizacji wszystkich placówek, które podlegają miastu, a które mogą przysporzyć oszczędności. Zostałem w ubiegłym tygodniu zapytany przez Gazetę Starachowicką, czy prawdą jest, że rozważana jest likwidacja przedszkola miejskiego nr 2. I zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że rozważamy różne warianty związane z siatką szkół i przedszkoli w naszym mieście, dlatego że musimy patrzeć na to, jak układa się demografia, ilu mamy uczniów w szkołach, przedszkolach, ilu pracowników administracji, ilu nauczycieli i musimy optymalnie układać tą siatkę tak, by móc utrzymać w odpowiednim standardzie wszystkie placówki, szkoły i przedszkola, które działają w gminie Starachowice. Jednym z tych wariantów, które są rozpatrywane, jest albo przeniesienie przedszkola miejskiego nr 2, które znajduje się przy ulicy Mrozowskiego, do szkoły podstawowej nr 9, która znajduje się po przeciwnej stronie ulicy. I ten wariant był do rozważania jasny i oczywisty, dlatego że musimy zastanowić się o tym przed remontami obydwu placówek, a nie w momencie, kiedy te placówki zostaną wyremontowane, ze względów czysto technicznych i uwarunkowań finansowych, dlatego że stoimy przed wyzwaniem remontu przedszkola miejskiego nr 2 znajdującego się przy ulicy Mrozowskiego, gdzie konieczna jest wymiana dachu, gdzie konieczne jest ocieplenie podłóg na gruncie, gdzie konieczne jest ocieplenie dachu, wymiana dachu, ocieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i to są prace, które moglibyśmy włączyć do trzeciego etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i tak się też przymierzałem do tego, żeby przedszkole miejskie nr 2 do tej termomodernizacji przyłączyć. Ale ponieważ to jest ważna decyzja na przyszłość i stoimy przed zleceniem audytu energetycznego i projektu budowlanego na to przedszkole, wszystkie warianty, o których mówią pracownicy, muszę rozważyć. Więc jednym z tych wariantów było przeniesienie przedszkola miejskiego nr 2 z oddziałami do szkoły podstawowej nr 9, która znajduje się po przeciwnej stronie ulicy. A drugi wariant to jest stworzenie zespołu szkoły podstawowej nr 9 i przedszkola miejskiego nr 2 i pozostawienie ich w dotychczasowych lokalizacjach, a funkcjonowanie jako zespołu. Wtedy tak naprawdę sprawy uregulowań kadrowych, gdzie niektórzy pracownicy mogą zastępować się wzajemnie podczas choroby, czy podczas nieobecności, czy podczas urlopu, można bezkolizyjnie realizować i dużo łatwiej jest to zorganizować, kiedy mamy do czynienia z większą grupą ludzi, a tym bardziej, że te placówki są w bardzo bliskiej odległości w stosunku do siebie. I zresztą przeniesienie do samego budynku szkoły podstawowej nr 9 również było i jest rozważane jako wariant, który mógłby być realizowany jako zespół szkoły podstawowej nr 9 i przedszkola miejskiego nr 2, tylko w budynku po przeciwnej stronie ulicy. Na dziś chciałem uspokoić wszystkich rodziców, bo to przede wszystkim ich dotyczy, że żadna likwidacja przedszkola miejskiego nr 2 tej placówce nie grozi. I tak samo obaw o swoją pracę nie powinni mieć pracownicy przedszkola, obsługi, wychowawcy, dlatego że w każdym wariancie, o którym myślimy, czy rozważaliśmy, czy rozważamy, dobro dzieci, które chodzą do tego przedszkola, jest dla nas najważniejsze i będziemy się tego pilnować cały czas. Wczoraj spotkałem się z panią dyrektor, z pracownikami obsługi, z wychowawcami przedszkola, z radą rodziców, przedstawicielami związków zawodowych i ustaliliśmy, że w najbliższym czasie ja na przyszły rok dam możliwość przedszkolu miejskiemu nr 2, aby powstał tu drugi oddział
dzieci, które mogą przyjść do przedszkola, czyli żeby były 4 oddziały, bo do tej pory mamy, to jest najmniejsze przedszkole, w którym są 3 oddziały, 75 dzieci uczęszcza do tego przedszkola. I teraz od zaangażowania kadry, od zaangażowania rodziców będzie zależało, czy uda nam się stworzyć ten dodatkowy oddział. Wtedy koszty utrzymania tego przedszkola w jakiś sposób spadną, dlatego że będzie obsługa dotyczyła większej ilości dzieci, czyli setki, a nie 75, jak to ma miejsce w chwili obecnej. W tym przedszkolu akurat sytuacja zawsze jest pozytywna, jeśli chodzi o nabór, dlatego że kilkanaście osób zazwyczaj zgłasza się więcej niż było przewidzianych miejsc do tego przedszkola i te dzieci musiały być rozmieszczone po innych przedszkolach. Lokalizacja jest dobra, myślę, że ze względu na rodziców i tych dojeżdżających do Starachowic i tych mieszkających w Starachowicach, ze względu na osoby dojeżdżające do pracy. On jest w miarę dobrze skomunikowany z różnymi częściami miasta i dzięki temu można zostawić dziecko i pojechać do pracy stąd, więc ono może się cieszyć popularnością i mam nadzieję, że ten oddział 25-osobowy dodatkowy od nowego roku szkolnego uda się stworzyć i wtedy będzie większy sens funkcjonowania tej placówki dokładnie w tej lokalizacji, w której się w tej chwili znajdujemy i wtedy ma sens remontowanie tego budynku, a ten remont pochłonie spore środki finansowe. Ale tak jak powiedziałem, szczerze od razu odpowiedziałem, tak, my musimy rozważać różne warianty i musimy mieć tego świadomość, że oświata w naszym mieście kosztuje dużo, że my na to łożymy cały czas pieniądze i chcemy, żeby utrzymać ją na najwyższym z możliwych poziomie, tylko musimy zdawać sobie sprawę z tego, jakie mamy ograniczenia budżetowe. Utrzymanie przedszkoli w mieście kosztuje nas 8 milionów złotych rocznie. 2 miliony złotych rocznie dostajemy z zewnątrz, ale te 6 milionów środków własnych musimy zapewnić, więc my te pieniądze musimy fizycznie mieć. W przypadku przedszkoli mamy 8 gminnych placówek. W międzyczasie ta siatka, która się nie zmienia od kilkunastu lat, musi konkurować z placówkami prywatnymi, których w naszym mieście przybywa. I do placówek prywatnych, do których uczęszczają dzieci z gminy Starachowice, gmina Starachowice również musi dopłacać. Więc w miarę podnoszenia się kosztów funkcjonowania dzieci w przedszkolach miejskich rośnie również suma pieniędzy, którą przekazujemy do przedszkoli, czyli do placówek będących placówkami niepublicznymi. I musimy po prostu zdawać sobie z tego sprawę. Minus tego zamieszania to, że rodzice zostali zestresowani. Mam nadzieję, że na dzieci się to nie przełożyło. Ale z drugiej strony plus to, że wszyscy powinni myśleć również o tych wydatkach, a nie tylko o tym, na co musimy wydawać pieniądze, żeby każdy miał świadomość tego, że te pieniądze nie spadają nam z sufitu, mamy ich ograniczoną ilość i musimy wybierać, na co możemy sobie pozwolić, na co nie możemy sobie pozwolić. W przypadku szkoły, która znajduje się po przeciwnej stronie ulicy, czyli szkoły podstawowej nr 9, każdy, który przechodzi obok niej, mógłby pomyśleć, że szkoła przeszła termomodernizację, bo ma nową renowację, bo ściany zostały ocieplone. Tymczasem w poprzednich latach żadna termomodernizacja tego budynku nie została wykonana. Nie pozyskano na to środków zewnętrznych, nie ma wymienionych instalacji centralnego ogrzewania. Część dachu na placówce wymaga również wymiany. Nie zostały zaizolowane stropy nad ostatnią kondygnacją, również ławy fundamentowe nie zostały zaizolowane, więc te prace również w najbliższych latach będziemy musieli wykonać. I po prostu chciałbym, żeby wszyscy w mieście zdawali sobie sprawę z tego, na co idą pieniądze z podatków, które mieszkańcy w Starachowicach płacą. I to jest jedyny plus, uświadamianie wszystkich, w tym pracowników podległych nam placówek, jakie mamy możliwości finansowe dotyczące funkcjonowania poszczególnych placówek. Dziękuję.